związku z wyborami do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji zapraszamy do zapoznania się z instrukcją głosowania w elektronicznym systemie wyborczym. Osoby uprawnione do głosowania otrzymają wiadomość mailową zawierającą link do karty głosowania. Aktywacja karty wyborczej nastąpi 12 kwietnia o godzinie 6:00. Głosowanie będzie trwało do 30 kwietnia do godziny 23:59. Wiadomość mailowa o tytule Wybory RDN wysłana ze wskazanego konta będzie zawierała link do karty wyborczej. Wyborca zostanie poproszony o potwierdzenie tożsamości poprzez podanie numeru PESEL lub kompletu danych, to znaczy numeru dokumentu tożsamości, kraju jego wydania oraz daty urodzenia. Sposób uwierzytelnienia zależy od danych wyborcy dostępnych w systemie. Karta wyborcza składa się z części informacyjnej, która zawiera zasady prawidłowego oddania głosu oraz warunki uznania jego ważności. Jednej lub dwóch kart wyborczych, w zależności od tego, czy wyborca reprezentuje jedną czy dwie dyscypliny, oraz podsumowania, na którym znajduje się przycisk do głosowania. W przypadku dwóch kart wyborczych, do kolejnej przechodzimy za pomocą przycisku Dalej. Kandydaci w ramach danej dyscypliny ustawieni są w porządku alfabetycznym. Dodatkowo na karcie wyborczej znajduje się informacja o podmiotach, które zgłosiły poszczególnych kandydatów na członków RDN. Kandydatów wybieramy poprzez postawienie znaku X obok imienia i nazwiska wybranej osoby. Aby głos był ważny, należy zaznaczyć jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów. W sekcji Podsumowanie widoczni są kandydaci, na których zamierzamy oddać swój głos. W przypadku głosowania na kandydatów z dwóch dyscyplin, widoczne będą dwie dyscypliny wraz z wybranymi kandydatami. W celu oddania głosu klikamy na przycisk Głosuj, co zatwierdza nasz głos w obu dyscyplinach. Jest to czynność nieodwracalna. Karta staje się nieaktywna, a próba wejścia na kartę wyborczą zakończy się komunikatem informującym, że Państwa głos został już zarejestrowany w systemie wyborczym. Do momentu kliknięcia w przycisk Głosuj karta wyborcza jest aktywna. Oznacza to, że można ją ponownie otworzyć i wypełnić. Walidacja wprowadzanych danych. W przypadku zaznaczenia więcej niż trzech kandydatów, system już na etapie zaznaczania wyświetli ostrzeżenie o ryzyku oddania nieważnego głosu. Ten sam komunikat pojawi się również po przejściu do sekcji Podsumowanie. Jeżeli nie zaznaczymy żadnego kandydata w danej dyscyplinie, w sekcji Podsumowanie pojawi się komunikat o braku zaznaczenia kandydata. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia sekcji wyboru kandydatów w dwóch dyscyplinach, w sekcji Podsumowanie pojawią się komunikaty błędów dotyczące obu dyscyplin. W celu korekty danych, przyciskiem Wstecz przechodzimy do sekcji wyboru kandydatów w danej dyscyplinie.